Mamy już najnowszą wersję Inventora, więc najwyższy czas, żeby kontynuować tradycję prezentacji nowości w Inventorze, tym razem wersja 2015. Przede wszystkim to, co wam się rzuci w oczy w momencie, gdy uruchomicie Inventora, to nowy interfejs, jak gdyby taki powitalny, taki ekran domowy. Domowy, na którym macie przede wszystkim dostęp do szybko do utworzenia podstawowych elementów typowych w Inventorze, czyli część, zespół czy rysunek, ale także ciekawe okno dialogowe, które mi się bardzo podoba, które pozwala wam na wyświetlanie, powiedzmy, często używanych plików. Te pliki, na których ostatnio pracowaliście, one są tutaj grupowane, więc są wyświetlane, możecie szybko się do nich odnieść. Jeżeli na przykład na jakimś pliku zamierzacie pracować częściej, dłużej, przez kilka dni, warto taki plik na przykład sobie przypiąć do paska tego tutaj często używanych elementów. One zawsze będą na górze, na początku wyświetlane. Możemy sobie taki element odpinać, przypinać, no i ustawiać te parametry, które będziemy chcieli, te pliki, których będziemy chcieli częściej pracować. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj wygodny filtr, który na przykład, jeżeli tylko same pliki częściej szukamy, na przykład samych plików zespołu, czy pliki zespołów i rysunków. Możemy tutaj szybko włączać, sprzączać się między tymi filtrami, no przez to też dużo łatwiej możemy nawigować, czy odnajdywać elementy, w których będziemy pracować. Zerknijmy zatem na nowości, może przejdźmy do nowości samego inwentora, bo jeśli chodzi o modelowanie, bo te rzeczy pewnie najbardziej was interesują. No, zerknijmy przede wszystkim na nową operację. Nową operację chociażby offsetu. Zobaczcie, zdefiniuję sobie może tutaj a może zanim to zrobię, pokażę wam jedną funkcjonalność. Zobaczcie. Spróbujemy wyedytować może szkic bazowy tej naszej części. No, ona jest w pełni zwymiarowana. Jak widzicie, mamy ten element w pełni zwymiarowany. Gdybyśmy chcieli, powiedzmy, pociągnąć za któryś tutaj z elementów, widzimy, że nie da się go ruszyć, bo ten element, powiedzmy, jest w pełni zwymiarowany. No, a co, gdybyśmy chcieli na przykład w taki sposób poprawić tą naszą geometrię, zaznaczyć ją troszeczkę inaczej, troszeczkę zmodyfikować do naszych potrzeb? Nie wiemy, jak w tym wymiarami, powiedzmy, tutaj pracować na tych wymiarach, ale zobaczcie, mamy tu nową funkcję, która nazywa się tryb taki elastyczny, czy relax mode. I zobaczcie, mogę w tym momencie złapać za dowolną część, powiedzmy, mojego szkicu i tak go dostosować, ten kształt, do moich potrzeb, tak, żeby na przykład obejmował większy obszar. I na przykład w tym momencie mogę zablokować ten element rysunek menonową. Zobaczcie, wszystkie wymiary, które były dotknięte przez ten mój element, natychmiast zostały zmienione, czy tak gdyby poprawione. Jedyne wymiary, które będą ulegały zmianie, to wymiary, które wynikają z wyrażeń arytmetycznych, bo one są wynikiem, powiedzmy, jakichś obliczeń. No i mam w tym momencie element zdefiniowany i zobaczcie, natychmiast po uaktualnieniu ten element zostaje tutaj przez program zdefiniowany. Zdefiniujmy sobie może taki kołnierz na obrzeżach tego naszego elementu. Zrzutuję może geometrię zewnętrzną, no i taki kołnierz możemy zrobić na przykład poleceniem offset. I tutaj kolejna fajna nowość. Nie wiem, czy korzystaliście z inwentora wcześniej. Zobaczcie, jeżeli tworzymy offset, to w pewnym momencie, gdy jakieś geometrie na przykład nam gdzieś, powiedzmy, próbują się gdy są konsumowane, na przykład jak chociażby tutaj na naszym łuku, zobaczcie, w tym momencie ten łuk w narożniku w pewnym momencie zostaje i niknie i w tym momencie inwentor w poprzednich wersjach no, zatrzymywał się, nie wiedział, co dalej zrobić, bo znikał mu obiekt, nie wiedział, jak dalej, powiedzmy, prowadzić ten element. W tym przypadku mamy troszkę takie dodatkowe narzędzie inteligentne, które pozwalają tak naprawdę nam w sposób bardziej elastyczny, czy bardziej powiedzmy, pójść o krok dalej z odsunięciem, czy to na zewnątrz, czy do środka, no i zbudować po prostu odsunięcie nawet w tych obszarach, których do tej pory nie byliśmy w stanie zbudować. Załóżmy, zdefiniujemy sobie takie odsunięcie, no i to odsunięcie mamy w tym momencie zdefiniowane. Możemy dalej wykorzystać na przykład operację wyciągnięcia, pogrubić ten element na jakąś wartość. Możemy znowuż wykorzystać szkic, zrzutować sobie geometrię, dokonać jeszcze jednego odsunięcia na przykład takiego, żeby zdefiniować sobie chociażby ścieżkę, bo będę chciał w tym momencie na tym elemencie zdefiniować sobie na przykład jakiś otwór. No, tworzę w tym momencie bez problemu opcję otwór, o jakiejś średnicy, przelotowy. Automatycznie on jest w tym momencie zdefiniowany. Możemy włączyć sobie ponownie widoczność tego szkicu i spróbujmy może operacją szyku jeszcze ten ewentualnie otwór nam tutaj sobie powielić, żebyśmy mogli akurat dokończyć operację, bo taki cel był zdefiniowania tego elementu. Rozpoczniemy nasz szkic, niech się zaczyna, powiedzmy, szyk w tym miejscu. Zdefiniujemy go na całej długości, może jakieś 25 otworów i możemy w tym momencie taką ścieżkę, zobaczcie, wykorzystać też jako element do definiowania
powiedzmy, no chociażby rozmieszczenia otworów, czyli odsunięcie, bardzo wygodnie funkcjonalność to działa. Zobaczcie, ekran domowy też jest tutaj dostępny na przykład na naszej zakładce, więc możemy szybko sobie do ekranu domowego wejść, żeby na przykład otworzyć jakieś kolejne modele, ale ja tu model mam już otwarty. A, spróbujmy zatem otworzyć jakiś model. Może otwórzmy sobie taki oto model. Zobaczcie, mam oto taką ścieżkę. Potem się chciałem dokonać przeciągnięcia tego oto szkicu, który tutaj mam zdefiniowany. Jeżeli wybiorę sobie opcję chociażby przeciągnięcia i będę chciał wybrać kolejne, powiedzmy, profile. Załóżmy, za jednym zamachem spróbujemy je wszystkie zaznaczyć. Zdefiniuję sobie ścieżkę, no to wiadomo, że program automatycznie po tej ścieżce nam przeciągnie te nasze elementy. I tu nowością funkcjonalności 2015 jest to, że możemy dodać tak zwane skręcenie. Gdybyśmy chcieli na przykład nasz element skręcić 10-krotnie podczas przejścia, możemy na przykład wprowadzić kąt 3600 i w tym momencie, zobaczcie, natychmiast następuje skręcenie tego naszego elementu, co powoduje, że za chwileczkę po zamknięciu okna dialogowego taka geometria bardziej złożona, już skręcona po ścieżce, z jednej strony przesuwająca się po ścieżce, a z drugiej strony obracająca się wokół osi ścieżki, zostaje w tym momencie utworzona, co znacznie może ułatwić tworzenie pewnych zaawansowanych kształtów geometrycznych. No i kształt, który chcieliśmy utworzyć, zostaje, powiedzmy, przez program automatycznie wygenerowany tak, jak chcemy. Kontynuując dalej, powiedzmy, przeglądanie się nowością inwentorze, zerknijmy sobie na kolejny przykład. Mam tutaj ten nasz model takiego leśnego pojazdu transportowego. Spróbujemy może zerknąć na jeden z podzespołów. I zerkniemy sobie tutaj na kolejną funkcjonalność, którą uzyskaliśmy. Kolejną funkcjonalnością, którą w inwentorze możemy znaleźć, jeśli chodzi o 2015, to pewne usprawnienie, jeśli chodzi o tworzenie wiązań. Wiązań typu joint, czyli połączenie. Zobaczcie, mamy możliwość tutaj definiowania nowego typu połączenia, które nazywa się pomiędzy dwoma ściankami. Czasami potrzebujemy na przykład wyrównać jakąś płaszczyznę, która na przykład znajduje się na osi, powiedzmy, w płaszczyźnie symetrii naszego elementu. Tak, na przykład byśmy chcieli w połowce tej osi, którą tutaj mamy, zaznaczyłem, zdefiniować. Zobaczcie, zaznaczam lewą i prawą stronę, zaznaczam wyrównanie i już mam, powiedzmy, pierwsze połączenie przez program, jak gdyby tutaj zdefiniowane. Drugi zestaw połączeń na przykład będzie znajdował się znowuż między dwoma ściankami, między tą ścianką a tą ścianką w zespole, no i środek znajduje się gdzieś tutaj. I w tym momencie, zobaczcie, automatycznie element zostaje przez program tutaj zamocowany i unieruchomiony akurat zgodnie z naszymi elementami, więc nawet nie mając, powiedzmy, fizycznie w tamtym miejscu jakiejś geometrii do przywiązania elementów, możemy takie połączenie zdefiniować. Bardzo ciekawe udogodnienie. Kolejne udogodnienie, spróbujmy jeszcze na przykład przy mocowaniu geometrii względem punktów, które też nie istnieją, tak? Czyli na przykład, powiedzmy, że chcielibyśmy tę konstrukcję tutaj przednią zderzaka zamocować na naszej ramie tego naszego pojazdu, więc zdefiniuję znowuż nowe połączenie i tym razem wybiorę sobie opcję na przykład, zobaczcie, offset. I tu zdefiniuję sobie na przykład offset względem tego punktu. Zobaczcie, pociągnę sobie za moją tutaj zastrzałkę, mogę wprowadzić już dokładną wartość i zobaczcie, mam pierwszy punkt zdefiniowany. Drugi punkt tego zaczepienia tego naszego elementu być może będzie na przykład znajdował się gdzieś tutaj na górnej części tego naszego, tej geometrii, więc zobaczcie, że mogę w tym momencie zdefiniować na przykład drugi punkt w tym miejscu i automatycznie, zobaczcie, geometria została przez program zamocowana. No jedyne, co musimy zrobić, to ewentualnie zmienić kierunek mocowania i odległość, ewentualnie wyrównać w ten sposób i mamy geometrię już, powiedzmy, wyrównaną tak, żeby można było działać. No dobrze, zamocowaliśmy w ten sposób tę naszą geometrię, ale zobaczmy, że mamy tutaj w tym przypadku kolizję, trzeba by zamodelować otwory w tej konstrukcji blachowej, którą tu mamy na początku, z przodu naszego, tej osłonie tutaj przodu tego pojazdu. Więc co moglibyśmy zrobić? No możemy na przykład wejść sobie w edycję tej konstrukcji blachowej i spróbujemy tutaj na przykład na powierzchni, na ściance tutaj tej powierzchni symetrycznej XY zdefiniować szkic. No jak ten szkic, w tym momencie będziemy potrzebować ten szkic po to, żeby na przykład zrzutować sobie geometrię tego naszego
tej ośki, którą tu mamy zdefiniowaną. No i teraz mając definicję taką, tą geometrię zdefiniowaną, kończymy szkic, no i dokonujemy operacji na przykład wycięcia, tak? Czyli robimy wycięcie przez całą objętość w dwie strony, no i mam w tym momencie, zobaczcie, otwór ładnie wycięty, cofniemy się, wszystko niby wygląda dobrze, poprawnie tak jak należy, ale jeżeli na przykład weźmiemy sobie ten element i otworzymy chociażby w nowym oknie i dokonamy na przykład rozwinięcia konstrukcji blachowej, natychmiast widzimy, że no niestety otwór został utworzony pod kątem, co znacznie tak naprawdę utrudnia produkcję takiej konstrukcji blachowej, bo ani nie da się jej wypalić, ani wytłoczyć, trzeba by tak naprawdę po zstępnym jak gdyby wygenerowaniu, zdefiniowaniu otworów podcinać te otwory tutaj pod kątem, żeby ten otwór, żeby ta oś mogła tu przejść. A co można było zrobić inaczej? Zwróćcie uwagę, nowość w wersji 2015, jeżeli wejdziemy sobie w edycję tego otworu, mamy opcję, która nazywa się Cut Normal, czyli rzutowanie na normalną, czyli do wektora normalnego do płaszczyzny. Zobaczcie, jak to zmienia w tym momencie wygląd tego naszego elementu. Jeżeli przejdziemy sobie do konstrukcji płaskiej, zobaczcie, że otwór w tym momencie jest staje się otworem owalnym, ale jest przelotowym. Ścianki są prostopadłe do ścianki otworu, więc nie ma problemu, żeby przebić taki otwór, czy chociażby go wypalić. Możemy to bez problemu w bardzo wygodny sposób zrobić. Idąc jeszcze dalej, na przykład zwróćcie uwagę, że mamy tutaj chociażby szkic, który spróbujemy może poddać edycji. Zobaczcie, chcielibyśmy tutaj coś jeszcze zdefiniować. Nowości jeszcze takich, które możecie zobaczyć w inwentorze, to przede wszystkim narzędzie pomocnicze. Jeżeli zaznaczycie geometrię, jakąkolwiek geometrię na swoim, tutaj narysowaną, natychmiast widzicie, jakie wiązania są przypisane do tego elementu. Już nie trzeba tak naprawdę wchodzić w opcję włącz, pokaż mi wiązania, wyłącz wiązania. Możemy tak naprawdę zaznaczyć geometrię, która nas interesuje, od razu przyjrzeć. Aha, to jest wiązanie, powiedzmy, równości, równoległość mamy akurat zdefiniowaną w innym miejscu, to wiązanie będzie równoległe gdzieś indziej, więc mamy w tym momencie możliwość zdefiniowania takiej geometrii, ewentualnie usunięcia, wyłączenia, czy powiedzmy ukrycia tych elementów. Co możemy też zrobić? Spróbujmy zatem, na przykład zobaczcie, ta linia dolna jest, chcielibyśmy, żeby była mniej więcej tak samo wyśrodkowana jak linia górna. Co możemy zrobić? No, wydawałoby się, że możemy skorzystać z funkcji pionowości, ale zobaczcie, kolejne takie drobne ułatwienie. Przybliżam się do geometrii, natychmiast widzę, że dla programu pion tak naprawdę jest w poziomie, czyli mam odwrócony układ mojego szkicu. Zresztą, jeżeli zrobimy sobie ten na osie, oś gruba, która odpowiada za oś X, jest skierowana, jest ustawiona poziomo, więc tak naprawdę mamy przekręcony układ współrzędnych. Nie wiem, czy się to wam zdarzało, mi się często zdarzało, że czasami nie patrzyłem na kolory, czy powiedzmy grubości linii osi, no i przypisując w tym momencie wiązanie, no, nagle okazało się, że nie ten, w tym miejscu mi lądował mój szkic. Dlatego w tym momencie, zobaczcie, przełączam się na poziomość i zobaczcie, natychmiast widzę, że poziomość dla programu to powiedzmy ta linia pionowa. Więc definiujmy sobie, że między tym punktem a punktem tym tutaj ma istnieć po prostu wiązanie poziomości. OK, mamy wiązanie zdefiniowane. Kolejną funkcjonalnością, którą możemy zdefiniować sobie w tym układzie, jest możliwość tworzenia operacji czy otworów przebijanych. Zobaczcie, jeżeli sobie zaznaczę w tym momencie funkcję przebijanych otworów, zdefiniujemy sobie na przykład bierzemy sobie kształt, do którego ma być przebity. Program automatycznie wszystkich punktach, które mamy tu zdefiniowane, wyrysowuje nam powiedzmy elementy. Możemy powiedzmy te punkty odznaczyć, zaznaczając nasze te punkty. I zobaczcie, normalnie program by nam miał problemy z przebiciem tego, ponieważ jest operacja, tutaj powiedzmy nasza blacha się zagina, ale mamy nową funkcjonalność. Funkcjonalność nazywa się zagnij przez, przebijaj te otwory, czy powiedzmy wytłaczaj te otwory przez zagięcia. Przez co w tym momencie możemy w bardzo wygodny sposób zdefiniować sobie takie oto przetłoczenia, bez obawy, że gdzieś tam one nam się źle zbudują. I mam w tym momencie odpowiednio zdefiniowane te przetłoczenia, tak jakby, żeby poprawnie wyglądały. Jeżeli wrócimy tutaj do naszego modelu, widzimy, że już mamy przetłoczenie zdefiniowane. Otwór też tutaj jest poprawnie zdefiniowany dla tego naszej osi. No i model jest automatycznie gotowy tak naprawdę do... Tak więc jak widzicie, Inventor w takim ogólnym modelowaniu wprowadził kilka ciekawych udoskonaleń, które na pewno powinny ucieszyć, przynajmniej ja jestem z nich bardzo zadowolony, bo pozwalają szybciej i lepiej sobie pracować w Inventorze i modelować. Tyle jeśli chodzi o pierwszą część prezentacji. Co nowego? Zapraszam na kolejną, która się pojawi wkrótce. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.